Siemanko, wtorkowy, poranku! Zaś będę łaził po slaku bez osłony na napinacz, bo zostawił ta osłona na napinacz w pewnym miejscu. Myślę, że jak łazi o takie normalne łażenie po slaku, nie po takim bardzo długim, tylko po takim, nie wiem, 6-metrowym, już mi to w miarę wyłazi, umie nad tym zapanować i łazić się tam i na zot. Teraz pora na nauczenie się robienia przysiadów na slaku. I takie coś, że dołaża do połowy, robię przysiad siadą, później stową i idę dalej. No i tego się teraz będę uczył. Znaczy się nie dziś, bo dziś jest już godzina 106 minut po 8, a to znaczy, że trzeba jak najszybciej pozbierać slaka. Najpierw trzeba odwiązać backup, czyli taka linka, która zabezpiecza moje piszczele przed ewentualnym wystrzeleniem tego napinacza właśnie w moje piszczele. Wiem, mógłbym tego slaka ładnie pozwijać i takiego ładnie pozwijanego schować do tej torby, ale jutro też będę łaził po slaku, no to... Albo nie, pojutrze będę łaził po slaku, bo jutro, właśnie jutro, czyli w środę, jadę do Rybnika, żeby nagrać jakiś wspólny trening z Kacprem. Z Kacprem Lipskim, no. Właśnie, bo dzisiejszy vlog, ten, który teraz się kręci, to już za kilka godzin będzie na YouTubie. A to może oznaczać tylko jedno, że jest bardzo mało czasu na montaż. Tak więc robię szybkie przejście i odpalam kompa. Wygląda na to, że ściepowanie mojego porannego timelapsa, który był nagrany przy pomocy GoPro, będzie trwało dość długo. Zatem w tym czasie powstanie owocowy przyspieszacz wszystkiego, nawet montażu. Powstanie on z pomarańczy, z sałaty, z awokado,
oraz z guarany. Materiał się już ściepnął. Teraz montaż. Montaż za pośrednictwem programu do montażu Adobe Premiere Pro CC. I właśnie do katalogów tego programu został już zaimportowany folder. Ten folder właśnie. I tu są nagrania z mojego GoPro. To jest ten poranny timelapse i poranne łażenie po Slacku. Teraz trzeba rozpocząć montaż, a żeby go rozpocząć, trzeba utworzyć sobie sekwencję. Pierwszą sekwencję utworzymy. Ogólnie to ten odcinek nie będzie w 4K, on będzie po prostu w zwykłym Full HD. Tak więc sekwencja też będzie w rozdzielczości Full HD i utworzymy ją w ten sposób, że bierzemy właśnie stąd jeden plik, przeciągamy go tu i od razu automatycznie tworzy się sekwencja, którą widać tu. I teraz do tej sekwencji zaimportujemy resztę potrzebnych plików, z których zmontujemy dzisiejszy odcinek vloga. I tak właśnie to leci. Wszystkie ujęcia z Nikona, a teraz wszystkie ujęcia z GoPro. Dobra, ujęcia już są na swoim miejscu, ale Ja robię montaż, a całkiem zapomniał o tym, że trzeba nakręcić super dokładny czasomierz do odmierzania przerw w procesie montażu, żeby nie zamulić i robić się 5 minut przerwy co 25 minut pracy. Także czasomierz nakręcony i lecimy z montażem. Od czego się zaczynają moje vlogi? Moje vlogi zaczynają się od intra. Moje intro jest stworzone już dawno temu i one jest na przykład na innej sekwencji, właśnie, bo w tym programie można tworzyć takie sekwencje, tu je widać, to są moje różne poprzednie odcinki vloga i to jest fajne, bo można w każdej chwili podczas pracy nad kolejnym odcinkiem wrócić do któregoś z tych starych odcinków i sobie kopiować różne rzeczy, tak jak na przykład to intro. To jest właśnie te intro i one jest już teraz tu na początku. Zostało skopiowane po prostu z sekwencji, na której był montowany inny odcinek. No i teraz czas na dopracowanie tego timelapsa, który był na początku filmu. Ja tego timelapsa zrobił przy pomocy GoPro i w taki sposób, że GoPro było włączone i nagrywało filmik przez 40 minut i tak ten timelapse jest zrobiony. Nie jest to najlepsza opcja dla kogoś, kto chce osiągnąć super wypasioną jakość, ale jest to fajna opcja dla kogoś, kto ma mało czasu na montaż, bo wtedy wystarczy nacisnąć R i wtedy robi się takie narzędzie do przyspieszania i można sobie z tych 40 minut w bardzo prosty sposób zrobić, no nie wiem ile czasu będzie trwał ten timelapse, ale myślę, że tak z 15 sekund to jest max. Także przyspieszamy to wszystko. Twierdząc, że to nie jest najlepsza opcja dla kogoś, komu zależy na super wypasionej jakości, mam na myśli to, że timelapsa lepiej zrobić ze zdjęć i ustawić GoPro tak, żeby robiło jedno zdjęcie co przykładowo 5 sekund. Można ustawić, żeby te zdjęcia były robione w RAW-ach. Wtedy to w ogóle jest wypas i można tego timelapsa fajnie wykręcić jakimiś kolorami albo czymś takim. O, save projekt, autosave. Strasznie mnie to nerwuje, jak muszę czekać na te autosave'y, ale te autosave'y, one potrafią czasami uratować żyć. No, czasami projekt lubi się wywalić i wtedy taki autosave to jest ratunek.
No i dobra, mój timelapse został już przyspieszony. No i tak właśnie oto z 40-minutowego nagrania z GoPro zrobiło się niecałe 10 sekund. I wygląda to tak. No niestety, ale na tym podglądzie się to będzie strasznie przycinać, bo to jest nagranie w 4K i one jest właśnie bardzo przyspieszone i trochę to muli, mój program nie ogarnia. No i to jest ten timelapse. Później od razu po tym timelapsie czas na ujęcie z lustrzanki, które powinno się fajnie połączyć z tym timelapsem. One zostało nagrane już właśnie z myślą o tym, żeby to zmontować w ten sposób. Ja tak właśnie często nagrywam, że myśla montażem w czasie nagrywania. I właśnie to jest tak nagrane, że teraz można sobie wziąć tu przy pomocy klatek kluczowych, wykadrować to ujęcie z lustrzanki, dopasowując je do tego ujęcia z GoPro, tak żeby to wyglądało, jakby obraz wyskoczył właśnie z tego GoPro. No, mniej więcej coś takiego. I później jest właśnie takie przejście. To jest taki szybki ruch kamery do góry. Zauważcie, że tu po prostu ruszam kamerą tak na dół, do góry, na dół, do góry, na dół i mocno do góry. I ona robi taki obrót i trzeba wybadać odpowiedni moment, na przykład jak jest niebo, i dokładnie w tym momencie zrobić cięcie. I to samo później właśnie nagrywamy dokładnie takie same ujęcie, ale w innym miejscu, że też jest ruch do góry i w momencie jak jest niebo, robimy cięcie. Wtedy te ujęcia łączą się w taki sposób, że to wszystko wygląda jakby to było jedno ujęcie. Siemanku! Siemanku! Żeby zrobić takie przejście, co przed chwilą było widać, to trzeba podrzucić aparat. Wtorkowy! Poranku! Teraz kilka szybkich cięć. No, te ujęcie jest takie bardzo długie. Nie wiem jeszcze co z nim zrobić, bo dopiero się dowiem, jak będę podkładał muzyka. A muzyka przeważnie podkładam na końcu. Tu jest jeszcze ten motyw z tym przebieraniem się przy pomocy backflipa. Żeby to zrobić, to trzeba zrobić dwa backflipy dokładnie w tym samym miejscu. Jednego backflipa trzeba zrobić w bluzie, a drugiego dokładnie w tym samym miejscu, ale już bez bluzy. I wtedy trzeba dokładnie wybadać moment, kiedy nogi, a właściwie dupa, zasłania tułów, i w tym momencie zrobić cięcie. Zarówno na backflipie w bluzie, jak i na backflipie bez bluzy. Wtedy te ujęcia, jak się je połączy, to one wyglądają tak jakby rozbieranie właśnie bluzy miało miejsce w czasie wykonywania backflipa. A jak zrobić taki efekt, żeby było trzech banotów na jednym ujęciu? Najpierw trzeba nagrać, najlepiej ze statywu, bo to ujęcie musi być statyczne, jeśli chcemy to zrobić w łatwy i szybki sposób. Musi być statyczne i trzeba nagrać samego siebie właśnie w trzech miejscach. I on nagrał siebie tu, później tu, a później tu. I żeby to połączyć, to trzeba te ujęcia umieścić... O kurde, super dogładny czasomierz zadzwonił, a to znaczy, że jest przerwa. 5 minut przerwy w procesie montażu. Także nakręcam budzik na 5 minut przerwy i idę zrobić pora pompek, ale nie nagrywam ich, bo nie.
Koniec przerwy. Kontynuujemy montaż. No, no to to były właśnie te trzy ujęcia. Jedne na tych drzewach, drugie na tym drzewie, a trzecie na slaku. I teraz trzeba te ujęcia wymaskować przy pomocy narzędzia takiego do wycinania. Trzeba wyciąć ten fragment obrazu i nałożyć go na te ujęcie. I wtedy już są dwie postacie. To jest tak jakby naklejka, nie? To jest wycięte i ta naklejka jest naklejona na te ujęcie. Dzięki czemu to wygląda tak jakby były dwie postacie na jednym ujęciu. Teraz jeszcze trzeba wkleić trzecią postać i nie wiem, czy mi się to uda zrobić, bo chyba, że trochę źle obliczył w czasie nagrywania i ten banot jest za blisko tego banota, który tu wisi. No ale spróbujemy. Spróbujemy to wyciąć. No i to jest ta trzecia wycinka. I ta trzecia wycinka trzeba umieścić też nad tym wszystkim. I teraz już powinny być trzy postacie na jednym ujęciu. No i są trzy postacie. Tylko nie wiem, czy jak to się zacznie ruszać, czy ta postać z tą postacią nie będą się tu jakoś dziwnie kolidować. To może wtedy brzydko wyglądać. No nie wiem, sprawdźmy, jak to będzie wyglądać. No i tu właśnie widać, że ta wycinka zasłoniła nogi i właśnie trzeba to wyrównać. Można ustawić większe rozmycie tej maski, dzięki czemu takie buble będą troszkę mniej zauważalne i czasami może tego nawet nie być widać, że to się gdzieś tam naszło na siebie. Kurde, no, trzeba to... Niestety trzeba nad tym trochę dłużej posiedzieć, żeby to dopracować. Kurde, ja zawsze muszę się, nie wiem, wciepnąć jakąś dziwną misję montażowo. No, ale tak to jest właśnie, że montaż kosztuje dużo czasu i nerwów. Guarany. Dobra, starczy już tego grzebania się przy tym klonowaniu samego siebie, bo za dużo czasu mi to zajęło, a wcale to nie jest jakieś super fajne. Przerwa! Kolejne 5 minut przerwy w procesie montażu, a to znaczy, że montuję tego vloga już od godziny. Koniec przerwy. Lecimy dalej z montażem. Tak więc robię szybkie przejście i odpalam kompa. Szybkie przejście polega na zrobieniu takiego ujęcia, takiego ruchu na tyle szybkiego, żeby obraz się rozmył. Jak obraz się rozmyje, no to w momencie, kiedy on jest bardzo rozmyty, robimy cięcie. Następnie robimy bardzo podobne ujęcie w innym miejscu, też w taki sposób, żeby obraz się rozmył. Ja zrobił takie ujęcie u mnie w noże. I też właśnie w odpowiednim momencie trzeba zrobić cięcie. I później jak te ujęcia się połączą, no to przy odrobinie szczęścia to wygląda, jakby to było jedno ujęcie. No tu nie do końca to pykło, dlatego można się poratować przejściem, takim zwykłym przenikaniem. Wtedy tak bardzo tego nie widać, tego cięcia. Dobra, już mi się skończyły ujęcia, które zostały nagrane na potrzeby dzisiejszego vloga. No bo to, co leci teraz, to, co teraz oglądacie,
to się dopiero teraz nagrywa i muszę skopiować ten materiał z tej kamery, który się kręci, oraz dźwięk audio z tego mikrofonu, który się tam rejestruje, i umieścić go właśnie w projekcie. Ale nie będę jeszcze tego robił, bo zanim to zrobię, to powiem jeszcze co nieco na temat tych napisów, które zawsze widać w moim vlogu. One są, praca z nimi wygląda tak samo jak z tym intrem, to znaczy to zawsze jest na jakiejś sekwencji z tych starych vlogów i ja później tylko biera, po prostu wracam do tej starej sekwencji, robię Ctrl C i później na tym aktualnie montowanym vlogu, aktualnie montowanej sekwencji z nowym vlogiem, robię Ctrl V i wtedy te napisy się tu pojawiają i automatycznie już są tu te napisy. Ten napis to jest napis zamknięty w tak zwanym neście. Nest to jest takie fajne coś, że można pozaznaczać sobie tu na przykład 5 klipów na osi czasu, kliknąć w prawym, zaznaczyć właśnie nest, nazwać go jakoś tam. Nazwać go jakoś tam. I to się wtedy, te 5 klipów zamienia się w jeden klip. I to jest fajne, bo można go przenosić w jednym kawałku i to czasami jest bardzo przydatne. No i mi się to właśnie przydało, żeby ten napis chropaczów zamknąć w neście i właśnie jak w tego nesta klikniemy dwa razy, to on się wtedy otworzy i to jest zawartość tego nesta. I tak jak widać, w środku tego nesta jest dźwięk, są te takie coś, co tu, te migające coś. To jest i w ogóle to jest wszystko tu zanimowane i tak fajnie zamknięte w tym neście, że bo normalnie to ja bym musiał mieć ten cały napis na osi czasu w kilku kawałkach, to wtedy by to wyglądało tak, że tu by był taki bajzel, takie potwory się wtedy budują, a to nie jest potrzebne w ogóle. Fajnie właśnie, że można zrobić tego nesta i wszystko w tym neście zamknąć. Wtedy jest taki, powiedzmy, że porządek na osi czasu. Teraz czas na podłożenie jakiejś muzyki pod tego timelapsa. Jeszcze nie wiem, jaką to będzie muzyka, bo w sumie mam z czego wybierać. A może dzisiejszego vloga zrobimy na bazie bitów od Wasyla? No niech będzie, tego bitu chyba jeszcze nie było w moim vlogu. To importujemy go sobie tu właśnie na oś czasu, sprawdzając, czy przypadkiem się nie zasłoniło coś, ale nic się nie zasłoniło, także dobrze. I teraz trzeba go jakoś fajnie dopasować. Sprawdźmy, jak to wygląda. No niestety strasznie się to tnie. Także wyobraźcie sobie, że to leci bardzo płynnie. Tu teraz można zmienić jeszcze nieco kolor tego timelapsa i sprawić, żeby był bardziej żywy. W Adobe Premiere jest coś takiego bardzo fajnego, czego nie było na przykład w Sony Vegasie, jak Adjustment Layer. Adjustment Layer to są takie nakładki, można powiedzieć. Ten Adjustment Layer, on działa w ten sposób, że to trzeba umieścić nad wszystkimi klipami i teraz ten Adjustment Layer oddziałuje na te wszystkie klipy, które są pod nim w taki sposób, że jeśli na ten Adjustment Layer nałożymy jakieś efekty, na przykład bardzo popularny i przyjazny w obsłudze Lumetri Color, i dajemy trochę lepszy kontrast, trochę lepszy kolor, trochę wyciągnąć z cieniów, trochę zmniejszyć wysokie tony, żeby tak bardziej niebo wyciągnąć, i no nie wiem, czy kolor bardziej zimny, czy bardziej ciepły zrobić, ale ten beat jest taki dość poważny i mroczny, także fajnie by było chyba zmienić
barwy na takie zimne i powiedzmy na takie lekko, no nie wiem, mi się podobają takie kryminalne kolory. Znaczy się, niskie tony trzeba wpuścić w taką lekką zieleń. Wtedy robi się taki właśnie, nie wiem, kryminalny klimat. Mi się to tak kojarzy. Kiedyś jak Rzek montował teledyski, to bardzo często Rzek właśnie robił w nich taki kolor, że wszystko jest takie lekko zielonkawe, takie zimne i surowe jakby. Wydaje mi się, że to będzie pasować do tego bitu. Przerwa, kolejna przerwa w procesie montażu. Koniec przerwy, kolejne 25 minut montażu właśnie trwa. I teraz kolejna nałożenie tej mojej belki z moim Instagramem. Jak to zrobić? Ano, można właśnie wrócić jak zwykle do jakiegoś starego odcinka i skopiować z tamtego odcinka do tego odcinka właśnie tabelka. Teraz kolej na udźwiękowienie mojego treningu na złożenia poslaku. Przerwa, kolejna przerwa wybiła. Jest to już któraś przerwa z kolei, według moich obliczeń. Montaż dzisiejszego odcinka trwa już 2 godziny. I w czasie tych 2 godzin udało mi się ten odcinek prawie że zmontować. No, to się zacino, nie umiem tego pokazać, ale no, zmontował ten odcinek w 2 godziny. Tylko że właśnie ten odcinek ma dopiero 5,5 minuty. To jest jak na razie takie krótkie, ponieważ druga część tego odcinka to jest właśnie te moje montaże i opowiadanie o tych montażach, które właśnie przed chwilą widzieliście. Całe to opowiadanie o montażach jest tu, na X10 Taurusie oraz na mikrofonie, a właściwie na komputerze, bo to się nagrywa na komputer i teraz będę musiał to wszystko właśnie umieścić w projekcie i lekko poskracać i poprzyspieszać, tak żeby ten odcinek miał około, no nie wiem, około 15 minut. I mam na to w sumie dość mało czasu, bo jest już godzina 14:05, tak więc aby nie zamulić i aby dzisiejszy odcinek vloga został opublikowany jeszcze dziś, no to już nie nagrywam montażu już na pewno nie nagrywam. Teraz będę po prostu robił montaż i w czasie tego montażu będę robił w dalszym ciągu swoje przerwy co 5 minut. I taka ciekawostka, że na końcu dzisiejszego odcinka, czyli właściwie już lada moment pojawi się informacja na temat tego, ile czasu zajął montaż dzisiejszego odcinka. A teraz muszę podziękować za wytrwanie do końca i pozdrowić. Pozdro!